STS Zakłady Bukmacherskie, oficjalnym sponsorem PGE Vive Kielce. To jest ponad 700 zawodników, czyli jeżeli mamy 15 lat, no to można szybko pomnożyć, że to jest ponad 10 tysięcy osób, które zaczęły grać w piłkę ręczną przy nas, tak można powiedzieć, a później gdzieś wypłynęły. Mamy osoby tak wielkie, jak mamy braci Korneckich, mamy Podsiadłe, mamy Łucaka i to są zawodnicy, którzy grali kiedyś w małej lidze i jeszcze wielu innych oczywiście. Łączy są funkcje społeczne, takie, że więcej, mam nadzieję, młodzieży będzie uprawiać sport w ogóle i tą dyscyplinę w szczególności, na czym nam bardzo zależy. A po drugie, no ciągle liczymy na to, że przez zwiększenie się ilości zawodników, no wreszcie jacyś trafią do naszego klubu z tego terenu i będzie to wtedy miało szczególne znaczenie dla naszego klubu, ponieważ tutaj jesteśmy wrośnięci w tą rzeczywistość społeczną. Poprzez piłkę ręczną, poprzez tą imprezę zaszczepiamy kulturę fizyczną, bo najważniejsze jest to, żeby dzieci przede wszystkim uprawiały sport, obojętnie jaki. Przede wszystkim ruszały się, biegały, skakały i to jest dla nas najważniejsze. Ci młodzi ludzie, którzy kończą szkoły w przyszłości, trudno powiedzieć, kim będą. Być może to przyszli sponsorzy główni i partnerzy piłki ręcznej w ogóle w Polsce. Kilka lat tutaj praktycznie co roku jestem na jakimś turnieju, tak, czy jakimś turnieju, może w środku turnieju, czy na zamknięciu. Super inicjatywa, tak? Życzyłbym sobie, żeby taka inicjatywa była żeby była w każdym wózce, wtedy byłoby więcej tego na rybku do szkolenia. To jest sport dla każdego, tak? Wysoki, niski, szczupły, trochę tęższy, znajdzie tutaj swoje miejsce, tak? W tym sporcie, dlatego zapraszam każdego, kto chciałby ten sport uprawiać, niech to robi, bo naprawdę z mojego doświadczenia warto jest to, świetla dla mnie historia w moim życiu, dlatego namawiam wszystkich do pewnej tej dyscypliny.